cześć! Witajcie na kanale Bajkowo TV. Z tej strony Sylwia. Dzisiaj zapraszam Was na naprawdę bardzo fajną bajkę. Dowiecie się, na jaki film Popety wybrała się do kina wraz ze swoimi małymi przyjaciółmi. Oraz dowiecie się, dlaczego jej przyjaciółka Bablisia nie dołączyła do niej. Ciekawi? No to zapraszam do oglądania, ale najpierw kciuk do góry i subskrybujcie mój kanał. Wow, to już dzisiaj, w końcu piątek, premiera. Wybieram się na długo oczekiwany film. Tylko, gdzie jest moja przyjaciółka? No, wiecie co, szopnicy? Chyba nie możemy już dłużej czekać. Masz rację, Popety. To jest bez sensu. Czekamy pół godziny w domu. No, już dawno miała tutaj być. Słuchaj, a dzwoniłaś do niej? Może coś się stało? Albo może będzie na nas czekać już w kinie? No właśnie, może ona już jest na miejscu? Nie, umawiałam się z nią u nas, tutaj w domu. Od nas jest o wiele bliżej do kina. Słuchajcie, dzwoniłam do niej 10 razy. Nie mam pojęcia, co mogło się wydarzyć. No dobra, to trudno. Chodźmy już do tego kina. Skoro ktoś się umawia na konkretną godzinę, no to chyba powinien być, skoro się umawiał już od tygodnia. No właśnie, to jest nieeleganckie tak się spóźniać. Ciekawe, co się mogło zdarzyć. Dobra, nieważne. Chodźcie, idziemy do tego kina. O, frytki, frytki, czekajcie na mnie, czekajcie. No, tak długo czekałam na to wyjście, że już sobie nie odpuszczę. O nie, nie ma w ogóle takiej opcji. No dobra, gdzie są szopkińcy? A tu poszły! Ej, czekajcie na mnie! Kino, kino, już nie mogę się doczekać. Kino, kino, tylko kup bilety w ostatnim rzędzie. Uwielbiam siedzieć na samej górze. No i oczywiście kup popcorn do jedzenia. Co ty gadasz za głupoty? Normalnie się uśmiałam. A z czego ty się niby śmiejesz? No bo przecież ty jesteś popcorn, żeby przez bułkę ciebie nikt tam nie zjadł. A co ty się tak śmiejesz? No i co z tego? A ty jesteś frytka i ciebie też ktoś może zjeść. Dobra, dobra, szopkińcy, no co wy? Już nie macie co robić, tylko się kłócicie? Przestańcie, bo jak będziecie tak hałasować na sali w kinie, to nas ktoś wyprosi i niczego nie obejrzymy. Dobra, chodźcie, jesteśmy pod kinem. Wow, spójrzcie tylko na to, ile tutaj jest reklam, ile super filmów, ale my wiemy, na co idziemy. Oczywiście na minionki. Pędź kupić 3 bilety, a ja z popcornem pójdę kupić coś do jedzenia, ale... Gdzie jest popcorn? Ej, popcorn, gdzie ty jesteś? Wow, ale super! Ej, frytka, tu jestem! Wow, no nie mogę w to uwierzyć! Kupujemy ten zestaw, razy 3, dla każdego po jednym! Wow! A co ty się tutaj tak zachwycasz? Co tutaj jest niby takiego super? O to ci chodzi! O, no to faktycznie niezła promocja! O, super minionkowy zestaw! Pojemnik na popcorn, a obok pudełko na napój. Wow, i na górę można włożyć sobie figurkę, jaką się tylko chce! Szopkińcy, już możemy wchodzić do sali! Sala numer 1! Ta największa. No i zaraz się zacznie film. Mam już bilety, a wy macie jedzenie? O, ale super zestawy kupiliście. No, no, no. Popcorn jest i napój również. I to w super zestawie. Bilety kupione, no to kto pierwszy w sali? Kto pierwszy zajmie swoje miejsce? Tam, no co ty chyba nie myślisz, że ja będę biegł? Ale dobra, no to czekaj, czekaj. Już za wami idę. Troszeczkę mi głupio, że nie ma tutaj ze mną mojej przyjaciółki, ale no nie przyszła. No to co ja na to poradzę? No i po seansie. Ale się uśmiałam. Przecież te minionki są super. A wam? Hej, szopkińcy, jesteście tu?
Podobało Wam się? Ja jestem normalnie zachwycona i najbardziej szczęśliwa na świecie! O, to był czat! Jejku, te minionki miały zwariowaną przygodę i to rodzeństwo, gru i dru. Kto by pomyślał, że są bliźniakami? No, wyglądają identycznie. Dobra, chodźcie, wracajmy do domu. Ojejku, Popeti, spójrz na to. Tam pod drzwiami do naszego domu. Przecież to Bablisia na nas tam czeka. A co ona tutaj robi, jak już dawno film się skończył? O, cześć, Popeti. Myślałam, że wyszłaś gdzieś. Słuchaj, jestem gotowa. Możemy iść do tego kina. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, to spokojnie kupimy coś do jedzenia. Ale jak to do kina? Ja właśnie już z Shopkinsami byłam na filmie. Właśnie wracamy. Jak to? Przecież się umawiałyśmy. Ej, oszukałaś mnie. Umawiałyśmy się, że idziemy do kina na godzinę 19, a jest właśnie 18:30. Nie, umawiałyśmy się, że idziemy na 16. Nie, spójrz w telefon. Wysłałam ci SMS-a. 19. Ej, 9:06 ci się chyba pomyliły. Ale mała wtopa. Chyba faktycznie Popeti się pomyliła. O, tak szkoda, że nie mogła iść z nami do kina. I to wszystko przez nas. Ja tam w ogóle nie czuję się winny. Oj. Masz rację. Faktycznie to miała być 19, a ja byłam przekonana, że to 16 i dzwoniłam do ciebie, czekałam, a ciebie w ogóle to nie było. No bo słuchaj, byłam u fryzjera. Nie mogłam wówczas odebrać telefonu. O, super, no to ty już widziałaś minionki, a ja jeszcze nie. Dobra, to słuchaj, zróbmy tak. Pójdę z tobą drugi raz na ten sam film. O, poświęcę się. Z wielką ochotą zobaczę go jeszcze raz. To bez sensu. Wszystko już będziesz wiedziała jeszcze. Przez przypadek mi zdradzisz, co tam się działo. Wiesz co? Pójdę z mamą do kina, a może z tobą to wybiorę się do pizzerii? Nie. Obiecałam ci kino, no to pójdziemy razem. Poczekaj. Mam tutaj kilka ulotek z nowościami, jakie są w kinie teraz i jakie będą już w najbliższych tygodniach. Chodź sobie coś wybierzemy. Zobacz, ile mam ulotek. Wybierzmy coś wspólnie. Auta 3, Piraci z Karaibów, albo Transformersy. No to na pewno chcę iść. No a tutaj mam jeszcze filmy, które będą już wkrótce. Mała Wielka Stopa, Rock Dog, Pies ma głos. Słuchaj, to zapowiada się świetnie. Dziwny tytuł, zobacz. Kapitan Majtas. No i oczywiście Spider-Man. Wow, Popeti, ale fajnie, że zebrałaś te wszystkie ulotki. No to ja już wiem, na co pójdziemy. Słuchaj. Spider-Man. O tak, uwielbiam przygody tego superbohatera, wiesz. Niedawno to on wstąpił do Avengersów. Peter Parker jako Spider-Man. O, nie wiedziałam, że się interesujesz takim filmem. No dobra, to jesteśmy umówione. Tylko wiesz, przypomnij mi wcześniej z tą godziną, tak ze dwa razy. No pewnie, żebyś znowu nie pomyliła szóstki z dziewiątką. I jak, kochani, mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, a Wy lubicie chodzić do kina? Byliście na minionkach? Bo ja Wam powiem szczerze, że byłam właśnie w zeszły weekend. Bardzo mi się podobały przygody gru, dru i minionków. Było naprawdę mnóstwo zabawnych sytuacji. Wy lubicie chodzić z przyjaciółką do kina? A może częściej chodzicie z rodzicami albo z rodzeństwem? Napiszcie koniecznie o tym na dole w komentarzu, na czym byliście ostatnio w kinie oraz na jaki następny film oraz bajkę się wybieracie. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, polećcie go znajomym. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!